Każda kariera piłkarska zaczyna się od dziecięcych marzeń, meczów rozgrywanych z rówieśnikami w warunkach zupełnie jeszcze nie przypominających widowisk na stadionowych gigantach i kibicowania bogom światowej piłki. Tych, którzy to przeżywają, jest mnóstwo, a potem życie stosuje naturalną, systematyczną selekcję i na sam szczyt udaje się dotrzeć zaledwie garstce. Samo jednak próbowanie dotarcia tam jest już zwycięstwem. Dla młodego mieszkańca Borowna, Janka Rybańca, piłkarska przygoda, która zaczęła się od najmłodszych lat, wciąż trwa i wiele wskazuje, że może być pomysłem także na jego dorosłe życie. Zaczęło się tak od taty, to naprawdę. Wtedy jeszcze zaczynałem to w gromie, kiedy powstawała drużyna. Wtedy tata mnie namówił. Później przez Ajax Częstochowa, aż teraz do Rakowa w gimnazjum się przeniosłem i do tej pory gram i reprezentuję barwy tego klubu. Janek mówi, że nie byłoby tego, co dzisiaj się dzieje w jego życiu, gdyby nie taty, zamiłowania. No, na pewno tak, ponieważ no, człowiek skończył AWF, całe życie sport uprawiał, więc od najmłodszych lat zabierał go na zawody sportowe uczniów. Przygotowywał, na pierwsze zawody go zawoził, ćwiczył z nim, kibicował mu od początku do końca, więc nie mogło być inaczej. 2 lata temu Janek stanął przed jednym z najistotniejszych wyborów w życiu każdego młodego człowieka. Musiał zdecydować, w jakiego typu szkole średniej chce kontynuować naukę. Jedną z alternatyw była niedawno powstała Akademia Raków. Dziś Janek jest tu uczniem 2 klasy, ale jeszcze całkiem niedawno wcale nie było to tak oczywiste. Jak to jest łączyć naukę ze sportem? Czy to jest łatwa sprawa? Wydaje mi się, że to jest, może nie jest taka łatwa sprawa, ale jest to możliwe. I patrząc na akademię, która tutaj działa przy klubie sportowym Raków, to jest to możliwe. Chłopcy starają się oczywiście jak najlepiej wypaść, jeśli chodzi o naukę, no ale również mają dużo obowiązków, jeśli chodzi o sport. I ten nacisk na sport jest tutaj widoczny i wszystkie zajęcia są tak dostosowane, że chłopcy mogą spełniać te swoje pasje sportowe, ale z drugiej strony mają też pełną szansę rozwijać swoje zdolności w różnych przedmiotach. No oczywiście w przyszłości będą zdawać maturę. No nie każdy z nich będzie światowej sławy piłkarzem, dlatego też na pewno matura dla nich jest taką przepustką na studia, a w przyszłości być może jeszcze ze sportem się kiedyś zetkną. Podjęcie decyzji, że właśnie akademia to była trudna decyzja, były jakieś inne alternatywy, jak to było? No właśnie to była najgorsza decyzja do podjęcia, ponieważ wybierałem między normalnym liceum, a właśnie sportowym i wybrałem chyba najlepszą opcję, bo jednak zdecydowałem się na to liceum. I uczęszczam tej szkoły już 2 rok i osiągnięcia również mam i no, nie mogę narzekać, że tutaj jestem. Nie żałuję tej decyzji. Oczywistym jest to, że z tak dużego potencjału zawodników funkcjonujących w strukturach akademii tylko nieliczni dostąpią, można powiedzieć, tego zaszczytu bycia zawodnikami wysoko kwalifikowanymi, czyli takimi, którzy z piłki nożnej w sposób zawodniczy można powiedzieć, upieką swój życiowy chleb. Natomiast mamy świadomość tego, że systemowość naszych rozwiązań powinna prowokować do tego, że co roku z tego projektu, w momencie, gdy ten projekt uzyska już takie plate, dobre plate, to z tego projektu co roku powinien wychodzić zawodnik o wartości wysoko kwalifikowanej. Czyli z każdego rocznika powinniśmy, takie jest moje założenie, wychować zawodnika, który będzie dobrym kąskiem, ale nie dla tylko klubów polskich, tylko przede wszystkim dla klubów zagranicznych, czyli będzie stanowił wartość dodaną na rynku europejskim. 2 lata pracy dyrektora Marka Śledzia w Częstochowie zmieniły obraz szkolenia w Rakowie, wprowadzając najmłodszych piłkarzy do grona reprezentantów Polski i podnosząc wyniki współzawodnictwa. Szkoła kładzie też spory nacisk na kształtowanie charakterów i postaw etycznych swoich podopiecznych. Janek radzi sobie wyśmienicie. To jest wspaniały chłopiec. On się ma bardzo duży potencjał i sportowy, i intelektualny. Fantastycznie łączy te dwie rzeczy. Potrafi świetnie zagrać, ale potrafi się też świetnie nauczyć. Jest też wsparciem tutaj dla klasy, dla kolegów, takim wzorem. I wydaje mi się, że zrobi karierę. No, w sporcie mam nadzieję i życzę i trzymam za niego kciuki, ale liczę też na to, że skończy kiedyś studia i spełni swoje marzenia, nie wiem czy sportowe, czy inne, ale na pewno będzie zadowolony, że przyszedł do tej szkoły i że dano mu możliwość i uczenia się, i realizacji pasji sportowych. W poniedziałek akurat mamy, to jest zazwyczaj po meczu, bo mecz gramy zazwyczaj w weekend i on jest zazwyczaj trochę luźniejszy, to znaczy mamy na 9 do szkoły. Trening zazwyczaj jest po południu regeneracyjny, od wtorku do środy mamy 2 treningi dziennie, rano i wieczorem.
W międzyczasie szkoła i obiad, a czwartki i piątki to wygląda tak, że mamy lekcje i dopiero po południu mamy trening. Te treningi są oczywiście zróżnicowane, na przykład we wtorki rano mamy sam trening siłowy rano i po południu wychodzimy na boisko dopiero, także to jest wszystko, tak wygląda. To jest jeszcze czas, żeby poglądać inne mecze? Oczywiście, no jest. Oczywiście mamy bardzo dużo czasu po szkole, albo też w czasie szkoły, bo mamy też przerwy obiadowe, nawet na przerwach coś gadamy z kolegami o właśnie o takich sprawach piłkarskich. Mecze oczywiście w weekend, Liga Mistrzów, wtorki, środa. No, jest oglądane. No, akurat dotykamy Jasia, który jest chłopcem, można powiedzieć, o takim wysokiej intelektualizacji życia, więc on w ogóle jest chłopcem świadomym. Myślę, że faktycznie ta technologia dotknęła go w dość późnym okresie już dla niego szkoleniowym, więc musieli sobie wszyscy jego rówieśnicy poradzić z wymaganiami. Janek, ze względu, tak jak powiedziałem, na pewien potencjał, który mu towarzyszy, przede wszystkim potencjał intelektualny, radzi sobie z tym bardzo dobrze. Świetnie koreluje pracę szkoleniową z pracą edukacyjną, czego efekty też zebrał w minionym roku w postaci nagrody ministerialnej, więc no, trzeba mieć świadomość tego, że to jest taka właśnie postać, która bardzo jasno wkracza, albo można powiedzieć, jest odzwierciedleniem tej definicji wychowanka, o którą nam w Akademii chodzi. W Akademii Rakowa Częstochowa codziennie swoje umiejętności podnosi blisko 300 młodzieżowców. Każdy z nich marzy, by kiedyś wybiec na boisko stadionu przy ulicy Limanowskiego w koszulce pierwszej drużyny Rakowa. Dotyczy to także Janka. Czy jego pragnienie uda się urzeczywistnić, pokaże czas.